A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? To cytat z Psalmu 39, ósmy werset, który wpisuje się w temat dzisiejszego okazania, a temat to duchowe oczekiwania. Chciałbym dzisiaj razem z Wami przyjrzeć się kwestii oczekiwań naszych duchowych. Wierzę, że to. Ważna prawda, i wierzę, że warto w naszym życiu poświęcić czas i pochylić się nad własnymi oczekiwaniami. Jakie masz oczekiwania? Czego się spodziewasz? Ale szczególnie w tym wymiarze duchowym. Zdaję sobie sprawę, że w życiu naszym te oczekiwania się zmieniają, albo okoliczności, których doświadczamy, i nasze niestety często trudne chwile, które się z tym wiążą, powodują, że możemy już nie mieć żadnych oczekiwań. Jak w tym psalmie 39, to psalm Dawidowy jest powiedziane, A teraz. Czego mam się spodziewać, Panie? Teraz, dzisiaj, czy dzisiaj przychodząc na nabożeństwo, wychodząc z domu, miałeś jakieś oczekiwania? No być może masz oczekiwania, że kazanie nie będzie zbyt długie. Nie wiem, czy Twoje oczekiwania dzisiaj będą zawiedzione, czy nie. Może masz oczekiwania wychodząc z domu, kiedy no, wybierasz się na nabożeństwo, że ktoś dostrzeże, jak ładnie wyglądasz dzisiaj. Albo być może masz oczekiwania, że nie będzie zbyt głośna muzyka dzisiaj i perkusja nie będzie może za głośno grała. Albo może nie będzie w ogóle za długo. A może masz oczekiwania, że potem porozmawiasz z kimś, kiedy po nabożeństwie można będzie w ogrodzie wypić kawę. Albo masz oczekiwania, może takie spodziewałeś się, że szybko umkniesz po nabożeństwie i nawet nikt nie zauważy, czy byłeś, czy nie byłeś. Różne oczekiwania związane też z tym, co wiąże się w naszym życiu z przychodzeniem na zgromadzenie, z przychodzeniem do społeczności świętych, społeczności ludu wybranego. Yy. I jeszcze chciałbym to, też ten cytat z Psalmu 39 w innym przekładzie, tym współczesnym, przeczytać, a tamto jest tak oddanym. A ja, Panie, czego się spodziewam? I w tym przekładzie jest to już bardzo wyraźnie postawione pytanie wobec samego siebie. A ja, Panie, czego się spodziewam? I chciałbym, aby to, co dzisiaj będę mówił, czym się z Wami będę dzielił, było swego rodzaju wyzwaniem i jakąś motywacją do tego, aby przyjrzeć się, abyś przyjrzał się, aby ja też się przyjrzał. Wiecie, bo ja tak jak myślałem o tym, przygotowywałem się, to widzę, że moje oczekiwania się zmieniły. I tych oczekiwań, których kiedyś miałem, myślę, że dosyć dużo, to teraz jakoś. Umknęły albo się skończyły. W Słowie Bożym na temat oczekiwań i tego, czego ludzie się spodziewali, jest dosyć dużo. I dzisiaj chciałbym kilka przykładów, które są opisane w Słowie Bożym, przytoczyć, podzielić się z Wami, które są związane z oczekiwaniami człowieka, z tym, czego się spodziewał. I być może tak jest dzisiaj w twoim życiu jak było swego czasu w życiu Jakuba. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 48. rozdziale, 11. wersecie są takie słowa, które Jakub kieruje do Józefa i powiedział tak: Nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze twoje. A oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo twoje. Doświadczenia Jakuba przez lata trwające ból i tęsknota za swoim synem pozbawiły go oczekiwań. On przestał się spodziewać, że kiedykolwiek zobaczy swojego syna. A tak się stało, że nie tylko syna zobaczył, ale nawet jego synów, jego potomstwo. Być może w Twoim życiu tak przykre, bolesne doświadczenia, Spowodowały, że już się nie spodziewasz że jeszcze będziesz mógł kogoś zobaczyć, coś przeżyć, czegoś doświadczyć. Ja pamiętam, też miałem taki okres w życiu, i też nie spodziewałem się, że będę mógł zobaczyć na przykład mojego tatę w innym stanie niż go widziałem. A oto Bóg. Jak mówi Jakub do Józefa, pozwolił mi oglądać nawet potomstwo twoje. Może mamy też taką postawę, bo to, co związane jest ze spodziewaniem się, z pewnym oczekiwaniem i z nadzieją, jest także związane z tym, co mówił pan Jezus. W Ewangelii Łukasza w 6. rozdziale i 35. wersecie czytamy ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, i nie spodziewajcie się zwrotu. A będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż on dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. E, może nie spodziewamy się otrzymać czegokolwiek od ludzi. Znacie taką postawę? że nie macie człowiek żyje, nie ma żadnych oczekiwań wobec ludzi, bo jak miał oczekiwania wobec ludzi, to się na tym bardzo grubo przejechał i był rozczarowany, żył sfrustrowany i pełen niechęci, bo te oczekiwania wobec ludzi, które ma, na nic się zdały, bo nic z tego nie było. Ile jest takich sytuacji, tego rodzaju frustracji na poziomie małżeństwa, na poziomie rodziny, na poziomie sąsiadów, pracowników, kolegów, koleżanek w szkole, czy na poziomie nawet i ludzi wierzących w Kościele. Tutaj w Ewangelii Łukasza ten cytowany fragment z 6 rozdziału w moim przekonaniu mówi też o pewnej zasadzie i o pewnej zależności. W 34 wersecie Pan Jezus powiedział, a jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. I tak sobie myślę, że to jest taki, taki przykład postawy wobec innych, że jestem taki wobec innych i oczekuję wobec innych tego samego. My mamy pewne zasady, wobec których, no, w, w których funkcjonujemy, i oczekujemy i spodziewamy się, że inni również będą takie same zasady mieli i wobec nas tak samo będą funkcjonować. Normalne, prawda? Jak ja nie kradnę, to oczekuję, żeby inni też mnie nie okradli. Bo uważam, że to jak tak może być, żeby mnie okraść. Pamiętam ten. Ból gdzieś tam wewnątrz, jak mi pierwszy rower ukradli. To pierwszy, a drugi? Tylko wszedłem na 30 sekund do sklepu po bułki. I wyszedłem, i roweru już nie ma. I do pracy musiałem iść na pieszo. I tak mówię, jak tak można? Jak i to przecież nikomu rowery nie ukradłem. Mam pewne zasady i oczekuję tego samego wobec innych. I jak tego nie doświadczam. To jestem rozczarowany. A Pan Jezus mówi tutaj w tej yy, prawdzie, żeby mieć taką postawę, że jestem taki i niczego nie oczekuję od innych. Dlatego jestem taki i tak postępuję, bo mój ojciec jest taki. Ze względu na mojego ojca mam taką postawę, a On jest, On się nie spodziewa, On nie oczekuje czegoś za coś wobec niewdzięcznych i wobec złych, wobec każdego człowieka. A my mamy w sobie coś, co sprawia, że jak my tak samo oczekujemy od innych, bo chcemy, żeby to funkcjonowało coś za coś. Może mamy też kolejny przykład, który też w Słowie Bożym odnajduje takie oczekiwania, w tym też duchowym wymiarze, o których też czytam w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale ósmy werset, jest mowa o Herodzie. Herod wtedy ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Herod miał oczekiwania, on się spodziewał, on miał takie nastawienie wobec pana Jezusa i pragnął go widzieć. Ale co było motywacją w tym pragnieniu, żeby, żeby się z nim spotkać, żeby go zobaczyć? Żeby ujrzeć jakiś cud. I potem, jakbyśmy czytali dalej tą historię, pan Jezus mu nic nie odpowiedział. Mimo tego, że był naciskany tam, przed, oskarżany przez uczonych w piśmie, to potem pan Herod kazał pana Jezusa wydrwić, y ośmieszyć, wyszydzić. I z powrotem go skierował do Piłata. I od tego czasu, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, Piłat i Herod stali się dobrymi kumplami. A wcześniej się nie lubili. Stosunek do Jezusa spowodował przyjaźń i relacje pomiędzy wcześniejszymi wrogami. Ale ten negatywny stosunek do Jezusa, w tym przypadku akurat. Widzimy, że miał pewne oczekiwania, spodziewał się, że coś zobaczy, no ale Herod szukał rozrywki. On chciał zobaczyć coś nadnaturalnego. Nie chcę też głęboko wnikać, na razie podaję to jako pewien przykład o czym słowo Boże mówi o ludziach, którzy mieli oczekiwania. A może niektórzy z nas znają takie oczekiwania Jakie miał też Job. I w księdze Joba w 30. rozdziale i 26 wersecie czytamy słowa Joba. Tak: Oczekiwałem szczęścia, a przyszło nieszczęście. Spodziewałem się światła, a nastał mrok. Jak wielu z nas dzisiaj może się utożsamić ze słowami Joba. Oczekiwałem szczęścia, a przyszło nieszczęście. Spodziewają się światła, a nastał mrok. Też czas trudny był w życiu uczniów. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, 21 wierszu czytamy słowa uczniów, którzy byli przygnębieni. Dlaczego? Bo byli rozczarowani, bo mieli inne oczekiwania wobec Pana Jezusa. Spodziewali się czegoś innego, i tutaj mówią, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim, już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Mieliśmy wobec niego oczekiwania, poszliśmy za nim, a on wziął i dał się zabić. I już koniec. Te wszystkie nasze oczekiwania, to czego się spodziewaliśmy, poszło. Nie ma. Jak to jest z naszymi oczekiwaniami? I czy to w ogóle jest ważne? Jest też taka historia w Ewangelii Mateusza zapisana. Chciałbym też ją przeczytać. Zapisana w 11 rozdziale. I to są słowa i pytania, które Pan Jezus kieruje do ludzi. 11 rozdział Mateusza od 7 wersetu przeczytam. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam nawet więcej niż proroka. Pan Jezus kieruje pytania. Tu zobaczmy, są trzy pytania. Co wyszliście oglądać? Drugi raz, ale co wyszliście oglądać? I kolejne. Więc po co wyszliście? I tak sobie myślę, a po co dzisiaj wyszedłeś z domu? Co przyszedłeś oglądać tutaj? Czy jaki mam krawat, czy przytyłem, czy schudłem? Może to dla kogoś ciekawe. Ale Pan Jezus tutaj wiecie Pytając tych ludzi, też kieruję ich uwagę na to, co ich motywowało do tego, że wyszli na pustynię, aby posłuchać, zobaczyć Jana Chrzciciela, aby doświadczyć. Niewątpliwie Jan Chrzciciel był osobą, która była poddana Duchowi Bożemu, która była prowadzona przez Ducha Bożego. On wyglądał, mówił, zachowywał się jak prorok Starego Testamentu. I ludzie wychodząc, myślę, że nie szukali atrakcji, ale chcieli w tym duchowym wymiarze czegoś doświadczyć, mieli oczekiwania. I Pan Jezus, zadając to pytanie, wierzę, że konfrontuje tych ludzi, aby oni sami sobie się mogli przyjrzeć, po co ja wyszedłem, czego ja oczekuję idąc, na spotkanie z prorokiem, czego chciałbym w moim życiu doświadczyć, co chciałbym, żeby się zmieniło. Jakie oczekiwania mieli ci ludzie? Pan Jezus mówi: Chcecie zobaczyć trzcinę, która się chwieje od wiatru? Albo chcecie oglądać szaty takie czy inne? Więc po co wyszliście? Wiecie, ja tak wierzę, że to bardzo ważne, bo. I dla mnie to istotne, żeby przyjrzeć się, po co ja wychodzę z domu i po co przychodzę na przykład tutaj, czy przyjeżdżam. Po co? Jakie mam oczekiwania? Czego się spodziewam? Myślę, że wielu z nas y, przychodzi też na nabożeństwo, bo mamy wiele pytań, na których nie znamy odpowiedzi. I oczekujemy, mamy takie oczekiwania, że podczas tutaj nabożeństwa, podczas tego, kiedy wierzący lud się zgromadza, kiedy obecność Pana Jezusa jest, kiedy Duch Święty przebywa, to otrzyma odpowiedź na pytanie albo doświadczy czegoś co spowoduje, że przestanie być tak jak jest. Czy zdarzyło wam się mieć takie oczekiwania? I te oczekiwania były spełnione? Tak się stało? Niektórzy kiwają głowami. Ja też mogę pokiwać, tak. Wiecie, ale często tak jest, właśnie że nie mamy żadnych oczekiwań. I co? Nie mając oczekiwań, coś się zmienia? Otrzymujesz odpowiedź na pytania, na dylematy, których, z którymi się borykasz na co dzień? Czy w swoim życiu, kiedy w swojej komorze? Przychodzisz do Boga, to masz pewne oczekiwania, czy nie? Spodziewasz się czegoś, czy nie? Czy już przestałeś się spodziewać? Po 30 latach chrześcijaństwa to już ci tam chyba już nie masz oczekiwań. Kiedyś to ja miałem, ale dzisiaj to już wszystko wiem, już mi nic zaskoczy, a te oczekiwania to tylko frustracje i potem rozczarowanie. Być może tak myślisz, nie wiem. Wiecie też jest historia w trzecim rozdziale dzieł Apostolskich człowieka, który miał pewne oczekiwania i spodziewał się czegoś innego. Był człowiekiem, który od urodzenia był chromy. Ten człowiek nie chodził. I codziennie przynoszono go blisko świątyni, siadywał, jak czytamy, przy bramie zwanej piękną i oczekiwał, spodziewał się, że ludzie dadzą mu pieniądze. To była jego codzienność. On był blisko świątyni i miał takie oczekiwania, żeby kasę dostać, czy jakąś pomoc i wsparcie. I tutaj czytamy w piątym wersecie trzeciego rozdziału: On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Na kogo spojrzał? Bo wtedy Piotr z Janem, apostołowie, wchodzili do świątyni i powiedzieli: Spójrz na nas. No i on spojrzał na nich, oczekując, spodziewając się, że coś otrzyma. Codziennie blisko świątyni i ma takie oczekiwania, żeby kasę dostać. Tacy ludzie też są, prawda? I czy jego oczekiwania, to, czego się spodziewał, zostało zaspokojone? Wiecie, myślę, że on zupełnie nie brał pod uwagę tego, że kiedykolwiek będzie chodził. Bo od urodzenia jeszcze nigdy nie chodziłem. Więc w ogóle nie oczekuję tego, że kiedykolwiek będę chodził. Oczekuję pieniędzy. I co się stało? I Piotr powiedział mu: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję w imieniu Jezusa, Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ten człowiek nie tylko zaczął chodzić, ale skakać. I wielkie zamieszanie się tam wytworzyło, ale apostoł Piotr mógł głosić Ewangelię i w świątyni, potem przed Radą Najwyższą. I to właśnie w związku z tą historią, ta prawda, którą często cytujemy, którą apostoł Piotr bardzo odważnie powiedział, stojąc przed Radą Najwyższym, że nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezusa. To przy okazji tego wydarzenia ta prawda została ogłoszona przed ludźmi, którzy przyczynili się do zabicia Pana Jezusa. A Piotr im powiedział tą prawdę. I to w związku z tą sytuacją tego człowieka, który nie spodziewał się i nie oczekiwał, że będzie chodził. I chciałbym też przeczytać z Wami takie obszerniejsze fragmenty i zastanowić się, bo też w ostatnim czasie słuchałem ostatnią aplikację. Używam, gdzie nasz pastor czyta Biblię, i to bardzo cenne, że można robiąc różne rzeczy słuchać Bożego Słowa, i akurat w ostatnim czasie Księga Samuela pierwsza mi się jakoś tam włączała, i tak to leciało, więc słuchałem. Dziewiąty rozdział pierwszej Księgi Samuela, dziewiąty, dziesiąty to historia, początek historii Saula, króla Saula? Myślę, że my w większości, kiedy słyszymy Saul, to raczej mamy bardzo negatywne skojarzenia, bo to pierwszy król w Izraelu, ale król, który no, 22 lata był królem, ale jego namaszczenie, jego powołanie Boże na, na króla jako pomazańca Bożego szybko się skończyło, dlatego że on wielkim nieposłuszeństwem się wykazał. To co zostało mu dane, on to przez nieposłuszeństwo przez brak posłuszeństwa on to zepsuł, zniweczył. Ale zanim to się stało, to ten początek jego powołania dla mnie jest szczególny i to w kontekście tego jakie oczekiwania miał Saul. Tutaj czytamy, może nie będę całej historii czytał, ale może od trzeciego wersetu 9 rozdział Księgi Samuela. Kiszowi, ojcu Saula, zginęły oślice. Rzekł więc Kisz do Saula, swego syna, weź z sobą jednego ze sług i idź szukać oślic. I przeszli przez wzgórza Efraim, przeszli przez krainę Szalisza, ale nie znaleźli. Następnie przeszli przez ziemię Salim i tam ich także nie było i przeszli przez ziemię Jemeni i nie znaleźli. Wreszcie doszli do ziemi Suf i Saul rzekł do swego sługi, który był z nim: Zawróćmy, aby ojciec mój, wyrzekłszy się oślic, nie zaczął się martwić o nas. A ten mu odrzekł: Wszak jest w tym mieście mąż Boży, wszak to mąż czcigodny. Wszystko, co mówi, sprawdza się. Pójdźmy więc tam, a może objaśni nas co do naszej drogi, w którą się wybraliśmy. A Saul odpowiedział swemu słudze, oto, jeśli byśmy poszli, to co przyniesiemy temu mężowi? Wszak wyczerpał się chleb w naszych torbach, a podarku nie mamy, aby go przynieść temu mężowi Bożemu. Cóż mamy? Sługa odrzekł ponownie Saulowi, mówiąc, mam tu jeszcze przy sobie ćwierć srebrnego sykla, tego dam mężowi Bożemu, a objaśni nas, co do naszej drogi. Dawniej w Izraelu mawiał każdy, kto wybierał się, aby zasięgnąć rady Bożej, chodźmy do jasnowidza, albowiem kogo dziś zwie się prorokiem, dawniej nazywano jasnowidzem. Rzekł wtedy Saul do swego sługi, dobra jest twoja rada, chodźmy więc i poszli do miasta, w którym mieszkał mąż Boży. Tu się na chwilę zatrzymam. Saul ze, ze swoim sługą udali się na poszukiwanie oślic. Oczekiwania, jakie muście, myślicie, miał Saul. No idą szukać, że, że znajdą, tak? Po to szukają, żeby znaleźć. Jego oczekiwania i spodziewanie się, kiedy wyruszył z domu, to było to, że odnajdą się te oślice. Kilka dni szukali. To wszystko trwało pewien czas. Przeszli szmat drogi. No i już chcę wracać, bo stwierdził, no to teraz się tata będzie bardziej martwił o mnie, o nas niż o tę ośnicę. Trzeba wracać. No i sługa mówi, no to idziemy do proroka, do Samuela. I zobaczcie, jaką postawę też tutaj widzimy, czego był uczony, jakich wartościach żył Saul. Coś za coś. Ja muszę coś dać żeby otrzymać od Bożego proroka słowo dotyczące tego, czego szukam, co jest moim oczekiwaniem i czego się spodziewam, żeby odnaleźć te oślicę, no to trzeba coś dać, żeby coś otrzymać, prawda? Nic nie mam. Jak mogę pójść, skoro nic nie mam? A sługa mówi, mam tam ćwierć cykla, to będzie dobrze. No i dalej, myślę, że znamy tą historię, czy idąc do proroka Bożego Saul spodziewał się tego co się wydarzyło jeszcze szuka oślic a potem okazuje się że zostaje królem W jego sercu tutaj też potem Samuel mówi do niego to 19 werset Samuel odpowiedział Saulowi ja jestem jasnowidzem idź przede mną na wzgórze i będziecie dziś jeść ze mną, a jutro rano odprawię cię i objaśnię Ci wszystko, co porusza Twoje serce. Co poruszało serce Saula? W tej sytuacji wierzę, że najbardziej żył tym, żeby znaleźć oślicę, a potem już, że tata się martwi o mnie. I martwił się tym, że nie mam czym zapłacić albo co dać Bożemu Prorokowi żeby od Niego jakąś usłyszeć wskazówkę, gdzie szukać, dokąd pójść. I dalej w 21 wersecie jest napisane, Saul odpowiedział Samuelowi, przecież jestem tylko beniaminitą, więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, a ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia beniamin. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? Wiecie, on jest zadziwiony tym, w jaki sposób Samuel z nim rozmawia i co do niego mówi. To był człowiek, który miał świadomość, że jest najmniejszy. Z najmniejszego plemienia izraelskiego. Plemie Beniaminitów, prawda nie było wielkie. Są jeszcze pewne tam podstawy, mówią, że to też byli ludzie. Zakompleksieni, mogli być leworęczni. To w tamtym czasie nie było jakieś bardzo dobrze widziane. Ten człowiek ma niskie poczucie wartości. Mało tego, myślę, że ma kompleksy. W jego sercu to jest. I ma zupełnie inne oczekiwania, zupełnie czegoś innego spodziewa się, idąc do proroka Bożego. Okazuje się, że Bóg ma dla niego zupełnie inny plan. Tylko tak myślę, bo te oślice tak mnie też trochę intrygują. On ma oczekiwania w związku z oślicami. Ma takie, wiecie, ośle oczekiwania i spodziewa się oślik spraw. Tak naprawdę nieznaczących. I idzie do proroka Bożego. Ma świadomość, że to jest człowiek, który widzi to, co Bóg widzi i mówi to, co Bóg mówi. On się przybliża do Boga, żyjąc problemami oślimi, i ma takie oczekiwania, że te jego problemy ośle zostaną rozwiązane. I tak sobie myślę, jak to w moim życiu jest, jak ja idę, do Boga się zbliżam z moimi oślimi problemami myśląc, że Bóg te problemy rozwiąże i że to jest najważniejsze na świecie a Bóg chce czegoś innego. Bóg nie zaspokoił tych oczekiwań i tego czego spodziewał się Saul, ale dał mu coś zupełnie innego. I to, co też powiedział Bóg do Samuela wcześniej, to w szesnastym wersecie. Jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Beniamin. Tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim. On wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i na jego, jego krzyk dotarł do mnie. Saul miał oczekiwania związane z osłami, a Bóg miał dla niego plan, żeby jego lud doświadczył przez Saula Bożej mocy, żeby Boży lud został wybawiony z ręki filistynczyków. Czy Bóg ma moc, aby wobec ludzi, którzy nie mają oczekiwań, nie spodziewają się tego Bożego działania, szczególnego, nadnaturalnego? Czy takich ludzi, którzy mają kompleksy, którzy są, uważają, że są najmniejsi, najmniej znaczący i nic, żadnej wartości w nich nie ma, czy Bóg takich ludzi może użyć do tak wielkich planów? Oczywiście, że może. Jak czytamy Boże Słowo, takich historii jest bardzo wiele. Zwykle, kiedy Bóg miał plan i coś szczególnego chciał uczynić przez człowieka, który się jeszcze nie narodził. To zwykle kierował słowo poselstwa do kobiet, które były niestety niepłodne. Że taki ktoś przez ciebie będzie urodzony, to będzie szczególny i znaczący i wykona mój plan. I tutaj już wcześniej wspomniany Jan Chrzciciel w jaki sposób się narodził? Kto był jego rodzicami? Elżbieta, Zachariasz. Oni już niestety w naturalny sposób nie byli w stanie przyczynić się do tego, żeby się urodziło dziecko. I nie mieli takich oczekiwań. Choć Zachariasz się modlił, to nie spodziewał się, że coś z tego będzie. Dlaczego o tym też mówię? Bo wierzę, że to spodziewanie się, te oczekiwania, one wpisują się w istotę wiary. Jaka jest definicja wiary? Myślę, że wierzący ludzie, do których mówię, znają definicję wiary. Jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków mówi o wierze. A wiara jest pewnością tego, pierwszy werset 11 rozdziału, jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czego się spodziewasz w twojej wierze? Czego oczekujesz dzisiaj, tutaj, teraz? Albo każdego dnia, kiedy rano się budzisz i może masz taki czas, żeby czytać Słowo Boże, żeby do Boga się zbliżać, żeby słuchać Jego głosu? Czy masz oczekiwania? Czy masz coś, czego się spodziewasz? Czy może już nie masz? Ja tak mówię o tym i pytam. Bo chciałbym, żeby to było jakąś zachętą i motywacją, aby każdy z nas sam na te pytania znalazł odpowiedź. Ja tego, tej odpowiedzi nie udzielę. Ja szukam odpowiedzi dla siebie samego. A ty dla siebie samego znajdź odpowiedź. Czego oczekujesz? Mnie zadziwia ta historia, bo tutaj dalej w dziesiątym rozdziale, jeżeli chodzi o historię Saula, Najpierw Samuel wszystko powiedział Saulowi, po kolei, co się będzie działo. I faktycznie tak się wszystko wydarzyło. Po kolei, jak Samuel zapowiedział. I szósty werset dziesiątego rozdziału, z całego rozdziału też nie będę czytał. Mówi: Powiedział Samuel do, do Saula: I stąpi na ciebie duch Pana, i wespół z nim ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się winnego człowieka. Czy takie oczekiwania miał Saul, kiedy zbliżał się i przyszedł do domu proroka Bożego? Chodziło tylko o oślicę. Ja nie chcę być innym człowiekiem, bo mnie tak dobrze. Znaleźć tę oślicę i dalej żyć tak, jak się żyło, spokojnie, bez żadnego jakiegoś tam napięcia. Po co mnie to? I być może dzisiaj też tutaj jesteś i czekasz tylko, kiedy się skończy, ziemniaki wstawić, obiad zjeść. I może takie oczekiwanie, jak też kiedyś u mnie w pracy był taki człowiek, który zwykle mawiać: kotę zjedzony, dzień zaliczony. <noise> Koniec. Nic więcej nie oczekuję, nie spodziewam się, nie potrzebuję. Czy do tego Bóg stworzył człowieka? żeby miał takie oczekiwania i tego się spodziewał, żeby tylko tego człowiek pragnął i na tym koncentrował swoją uwagę, na tym co tu i teraz i dzisiaj, czy na czymś więcej. Bóg patrzy dalej i on widzi dalej, niż ty widzisz. I podobnie może jak w życiu Saula myślisz o sobie dzisiaj, że jesteś Najmniejszy, najbiedniejszy, najbiedniejszy masz kompleksy i ci o za wiele nie chodzi, bo tak dla mnie. Ale kiedy duch pana stąpił na Saula, to miał się przemienić w innego człowieka. I dalej, dziewiąty werset mówi: A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne. Bóg przemienił serce Saula w inne. Jego serce było tylko skoncentrowane na oślich sprawach, ale Bóg przemienił to serce w zupełnie inne. I nawet tutaj dalej jest napisane, że kiedy on spotkał gromadę proroków i Duch Boży ogarnął go, wpadł w zachwycenie, a ci, którzy go Znali z dawniejszych czasów, widzieli, że Wespół z prorokami jest w zachwyceniu. To 11 werset 10 rozdziału pierwszej Księgi Samuela. Mówili jedni do drugich: Cóż to się stało synowi Kisza? Czy i Saul między prorokami? To dla mnie niezwykłe. Zdarzyło się Wam kiedyś w ten sposób patrzeć na ludzi, których dobrze znacie. Co to się stało temu człowiekowi? Ja pamiętam świadectwo y, też człowieka, który y, w podobnym czasie się nawrócił, kiedy ja się też nawróciłem, i on był pod wielkim wrażeniem. Jak jego starszy brat, y, który razem z nim, z tym moim z kolegą, a jego młodszym bratem, y, Uciszali tatę, kiedy był pijany, bił mamę. I najlepiej było, żeby tatę usadzić, to wtedy trzeba było go tak mocno zbić, żeby on już się nie mógł ruszać. A potem, kiedy ten brat tego mojego kolegi się nawrócił, to zaczął tatę przepraszać za to wszystko, co wcześniej robił. I ten mój kolega mówi, co to się stało Piotrkowi? To niemożliwe. Przecież ja go dobrze znam. On by w życiu tak nie zrobił. Dałby jeszcze mocniej w zęby, to tak, ale żeby przepraszać? Czy może nam się zdarzyło, że ktoś o nas w ten sposób powiedział: Co to się tobie stało? Przecież ty zawsze byłeś inny. A teraz między prorokami? Gdzie ty trafiłeś? Wiecie, wiele by można mówić na temat tego. Co jest związane z oczekiwaniami i z, z, z tym, czego się spodziewamy, czego może też pragniemy. Ale ja chciałbym, czytając tą historię Saula, zaakcentować, podkreślić tą prawdę, że mimo tego, że możesz dzisiaj być na takim etapie, że nie masz oczekiwań, albo masz takie oczekiwania, które tylko spowodowały jakieś rozczarowanie i frustrację w twoim życiu, to jeżeli przychodzisz, w obecność w bliskość Bożą, to licz się z tym, że Bóg ma moc, aby przemienić Twoje życie winne. On ma moc, aby Twoje serce zostało przemienione w inne serce. Bo wierzę, że Bóg ma plan, aby też przez Ciebie Jego lud mógł być ratowany, posilany, wzmacniany, budowany. Ale także wielu ludzi, którzy żyją wokół nas, potrzebują ratunku. Ja wierzę, że Bóg chce i to jest w Jego planie i ma takie oczekiwania też, aby nasze serce, moje serce, Twoje było tak przemienione, abyśmy mogli stać się tymi, którzy przyczyniają się do ratowania innych, do tego, żeby inni byli uratowani. A ratunek jest tylko w Jezusie Chrystusie. Prawdziwy ratunek przed Bożym gniewem, przed sądem i przed wiecznym potępieniem jest tylko w Jezusie Chrystusie. Amen. Wierzymy w to. I skąd wielu ludzi ma się o tym dowiedzieć, jeżeli my nie będziemy otwarci na to, żeby Duch Boży mógł nami zawładnąć i nas w tą stronę też prowadzić. Niech ta, bo dla mnie ta historia Saula jest taka zachęcająca do tego, żeby przeanalizować to, na czym ja się skupiam, czego ja się spodziewam, o czym ja myślę, czego ja pragnę. Czy tylko tutaj tych oślich spraw, co związane są z tym życiem i z tą ziemią? Czy my czasami nie oczekujemy, nie spodziewamy się czegoś więcej? W liście Piotra, w drugim liście Piotra czytamy, od 10 wersetu, a dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być Wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Czy to jest oczekiwanie twoje? Czy tego pragniesz? Czy tego spodziewasz się? Czy tym żyjesz? Wiecie, bo to oczekiwanie to nie jest tylko w wymiarze czasu, że ja czekam aż wskazówki zegara przesuną się, Amen. Idźcie, ofiara spełniona. Czy tylko. Na, to nie chodzi o czas, ale chodzi o to, że ja mam takie oczekiwania, bo ja tym żyję, bo ja tego pragnę, bo ja się na tym koncentruję, bo to moje serce wypełnia, bo zostałem pochwycony przez Pana Jezusa. Wierzę, że. Ten czas, w którym żyjemy, to szczególny czas. I to, że nowe niebiosa i nowe ziemia, nowa Ziemia staną się realną rzeczywistością, ten czas się bardzo mocno przybliża. I wierzę, że ważne jest także to, jakie są moje oczekiwania, czego ja się spodziewam, na czym ja koncentruję uwagę i czego ja pragnę. Pan Jezus powiedział to znamy ten fragment w Ewangelii Jana w siódmym rozdziale, czyli siódmy werset. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czy takie pragnienie jest nam znane? Wiele w Słowie Bożym na temat pragnienia i nawet ostatnia księga, ostatni rozdział z Bożego Słowa, w Księdze Objawienia, też ta prawda jest wyrażona i ta prawda jest akcentowana i przez ducha, i przez oblubienicę. 22 rozdział i 17 werset. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. To pragnienie, to oczekiwanie, to spodziewanie się, ta koncentracja. Wierzę, że w naszym życiu powinna być przekierowana z tych oślich spraw na sprawy związane z Panem Jezusem, z Jego królestwem, z Jego przyjściem i z tym, co przyszłość już wierzę, że nie nieodległa niesie. Wiele jest miejsc, które podkreślają tę prawdę w Słowie Bożym. W do Kolosan, trzeci rozdział, pierwszy werset Tego, co w górze szukajcie. O tym, co w górze myślcie. Filipian 3:20, nasza zaś Ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa. Oczekujemy Jego. Nie tylko w wymiarze czasu na Jego przyjście, ale oczekujemy, bo spodziewamy się Jego bliskości, Jego obecności, Jego działania. Tym żyjemy, co związane jest z Nim. Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, i przez jakiś czas pamiętam, moja mama dosyć często używała tego zwrotu: spodziewaj się niespodziewanego. I tak myślę, że w życiu Saula nastąpiło coś, czego on się nie spodziewał. To było niespodziewane. Skoncentrowany, oczekujący, spodziewający się wyjaśnienia tego, gdzie są ośnice, otrzymuje od Bożego Proroka, szczególne słowa, potem Bóg zmienia go w człowieka, poddaje się Duchowi Świętemu, zostaje przez Ducha Świętego ogarnięty, staje się kimś innym. I potem Bóg wybawia przez niego naród wybrany. Inną kwestią jest o tym może innym kiedyś tam przy okazji razem, czy on to, co otrzymał, utrzymał to. Ale już kończąc, jeszcze może kilka wersetów Słowa Bożego, które też o tej prawdzie mówią. Księga Izajasza, 26 rozdział i 8 werset. Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za Twoim imieniem, Chcę o Tobie pamiętać. Izajasz 33:2. Panie, bądź nam miłościw, Ciebie oczekujemy. Bądź naszym ramieniem każdego poranka, naszym zbawieniem czasu niedoli. To On jest naszym oczekiwaniem, to On jest tym, czego się spodziewamy, Jego obecności, Jego bliskości, każdego poranka, każdego dnia i każdego niedzielnego nabożeństwa i środowego. I ostatni fragment z Psalmu 33, 18 werset. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Czy w tym wszystkim, czym dzisiaj żyjesz, czy spodziewasz się Jego łaski? Bo Bóg jest łaskawy. Bez względu na to, co myślisz sam o sobie, co myślisz o rzeczywistości, w której jesteś i czego doświadczasz, On ma moc dzisiaj okazać łaskę Tobie, przemienić Twoje serce w inne. I Twoje oczekiwania, i Twoje przyziemne spodziewanie się różnych rzeczy, ma moc zamienić na coś, co jest naprawdę trwające na wieki. Dusza nasza oczekuje Pana. W nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Jeżeli nie poznałeś tego, co to znaczy oczekiwać na Pana, jeżeli nie poznałeś, co to znaczy doświadczać Jego bliskości, to dzisiaj może. Zawołaj do Niego. Jeżeli jeszcze w Twoim życiu nie podjąłeś takiej decyzji, aby swoje życie powierzyć Panu Jezusowi, wiedz, że On jest łaskawy i On ma moc, aby Twoje życie stało się innym życiem, ale przede wszystkim, aby zostało uratowane i przeniesione z tych oślich spraw na sprawy królewskie. Bo On sprawił i dzięki Niemu jesteśmy narodem wybranym i rodem królewskim. Podobnie jak ten, który skupiony był na osłach, a został królem. I nawet tego się nie spodziewał. I nie musiał nic w zamian dać, bo na tym Jego łaska polega, że On chce z tą łaską okazywać i dać coś, na co nikt z nas nie zasługuje. Dać życie wieczne, dać przebaczenie grzechów, dać zbawienie i ratunek na wieki. To jest Jego łaska. Niech ten przykład Saula będzie może zachętą i do tego chcę siebie i Was zachęcać, aby przyglądać się naszym oczekiwaniom, tego, na co oczekujemy, czego się spodziewamy, jak to jest w naszym codziennym życiu i także w tym, kiedy przychodzimy do, tutaj na zgromadzenie, czego oczekujemy. Amen. Powstańmy do modlitwy.